Czas bliżej nieokreślony, level 21, studenciak, jakiegoś podrzędnego kierunku w mieście, wielkiej cipy, zasmakowałeś już trochę w życiu żaka, alko kluby i ten słynny hehe z lipiec, sesyjka zdana wzorowo. No powiedzmy, XD, wracasz na stare śmieci, małą ojczyznę, zwał jak zwał, po prostu zindustrializowana, podczas stawiania Polski B na nogi, zabita dechami Wiocha, z której każdy bardziej lub mniej ambitny ucieka, gdy tylko nadarzy się okazja. Nie trudno się domyślić, że nowo nabyty styl życia zaczął o sobie przypominać, dudniąc twoje nieco przyćpanej głowie. Niczym papaj na paralotni, latający wokół białego stoku, o ile z napojami wyskokowymi nie było problemu, tak chuć, stawała się nie do zniesienia. Ciężka sprawa, w tak małym skupisku ludzi, Ciężko obyć się bez plotek. Gloki mają oczy i uszy. A ze swojej tradycjonalistycznej, bardzo konserwatywnej rodzinki. Nie chcesz być wyklęty. Bo kto opłaci mieszkanie w październiku? Z pomocą przychodzi iście szatański wynalazek. Mówiąc inaczej. Najlepsza aplikacja na telefon. Jaką wymyślono. Tinder. W wielkim mieście zawsze działał. Gdyby Tinder był forum wędkarskim. Miałbyś na nim rangę sum. Zazwyczaj trafiałeś na ciężkie przypadki. Więc nie chciałeś się posuwać do tej ostateczności. Nie było jednak innej opcji. Wszystko w prawo XD Ku twemu nawet tutaj pasowało cię z dziewczyną 7 na 10, 25 Kilometrów od ciebie. Idealnie wesoła żaba .jpg. Rozmowa idzie gładko. Nie robisz tego po raz pierwszy. I dokładnie wiesz, jak powinieneś kierować konwersację, by dopiąć swego. Piątek mi nie pasuje, ale sobota o 17 byłaby idealna, buzia. Bingo zrzędzisz trochę, mówiąc, ile spotkań biznesowych musisz przełożyć, by zdążyć na czas. Ciema to twoja mocna strona. Niech ma, niech się poczuje ważna XD. Kilka dni później elegancką koszulę. W w czerwoną kratę z krótkim rękawem, dopełnia subtelny zapach połowy flakonika, bonda twojego taty tak pachnie i wygląda samiec alfa. Heh. Podjeżdżasz autobusem pod jedyne kino w tej dziurze. Czujesz na sobie wzrok wielu par oczu, spojrzenia mężczyzn, pełne zazdrości oraz nieśmiało. Spoglądające kobiety. Każda z nich chciałaby być na miejscu twojej wybranki. Wysiadasz i patrzysz przed siebie, już czeka. Kurwa, maksymalnie 5 na 10. No cóż, magia zdjęć, ale nie będziesz wybrzydzał. Nie tu i teraz. Całe szczęście nie zauważyła, że wysiadasz z pojazdu należącego do taboru komunikacji miejskiej. Chłodne przywitanie, jesteście przecież inkognito. Światła zgasły, film się zaczął. Czas rozpocząć partyzantkę. Łatwo poszło. Szybko poleciałeś, przysłowiową ślinę. To jedynie rozbudziło wewnętrznego potwora. Każdy centymetr twojego ciała domagał się teraz tylko jednego. Pora działać. Hehe, <laughs> Karyna, nudny ten film. Chodźmy się gdzieś przejść. No spoko jest! To co za ty, pilka? Jak? Dobra, Anon, chodźmy jednak, hi, hi. Zwycięstwo. Ma własny samochód. Kierunek. Pobliski las. Moment później, na tylnej kanapie, można powiedzieć, że masz fach w ręku. Gdybyś grał na pianinie, nazwałbyś to koncertem życia. Osiągasz prędkość zawodowego gracza StarCrafta, zalewającego bazę wroga armią zergów. Przed finałem postanawiasz zrobić użytek z języka. Karyna, po kilku chwilach uniesienia, zaczyna delikatnie odpychać twoją głowę. To chyba dobrze. Nie odwaliłeś przecież fuszerki, jednak nie. Prosi, żebyś przestał. Chcę porozmawiać. To kurwa XD. Tak, Anon, przytul mnie i porozmawiajmy. Tego już za dużo. Gdyby była 8 na 10, to pewnie byś przebolał. W tym przypadku twoja cierpliwość się skończyła. Wysiadasz z samochodu. Trzaskasz drzwiami. Przez przypadek przytrzasnąłeś jej palce. I pieszo wracasz do domu. A ona ryczy w samochodzie. Bez palców. Znajomy to syn leśniczego, więc znasz leśne trakty. Po godzinie docierasz pod swoje mieszkanie. Zdziebnięty, wkurzony, a co najgorsze, nadal nieziemsko zgrzany. Latarnia oświetla twoją postać. W jej blasku wydaje ci się, że z twoimi dłońmi jest coś nie tak, jak być powinno. Będąc już w swoich czterech kątach, myjesz ręce w umywalce. Zauważa, że spływająca woda ma podejrzanie szkarłatny kolor. Nie poraniłeś się. Przecież byś poczuł. Wtedy dochodzi to do ciebie. Co miałeś w ustach? Szmata miała okres XD. To wyjaśnia jej zachowanie. Żygasz do kibla. Cztery razy. Myjesz twarz i zęby. Przez następne pół godziny chcesz przeglądnąć się w lustrze. By upewnić się, że niczego na pewno nie pominąłeś. W odbiciu widzisz tylko swoją łazienkę. Wyrosły ci cholernie długie kły. Jesteś Edward ze zmierzchu. A to twoja prawdziwa historia. Tindera nie odinstalowałeś do tej pory.